No i kolejny dzień, przepraszam za tą chrypkę jeszcze, kolejny dzień, już szósty w tym tygodniu, czyli sobota, 2 listopada 2024, godzina 20:23. Rozpoczynam swój trening siłowy. Dzisiaj trening siłowy split 3B, dlatego że druga część treningu, czyli biceps. Plan treningowy widzicie tu, plan treningowy jest zielony na pół. Stali widzowie wiedzą, o co chodzi. Nowi widzowie, jak nie wiedzą, o co chodzi, to pytać proszę w komentarzu lub też odsyłam do playlisty, do wszystkich moich playlist. Link znajdziecie w przypiętym komentarzu lub w opisie filmu, ale bardziej w przypiętym komentarzu. I na oglądać proszę, jak przyjdziecie do playlist, moje treningi i tam w tych pierwszych treningach dowiecie się, o co chodzi tutaj z tym dzieleniem treningu. Nie chcę to też powtarzać za każdym razem, bo schodzi później 2-3 minuty tłumaczenia. Podgrzanie, podniesienie temperatury ciała na bieżni zrobione. 10 minut, 2 minuty były marszu, 8 minut biegu, 9 km na godzinę z różnym nachyleniem bieżni. To wszystko indywidualnie sobie dopasowywuję. No i 20 minut, powiedzmy, już treningu leci, dlatego że drugie 10 minut niecałe zeszło mi z rozgrzewką, z takim małym obciążeniem. Jak ta rozgrzewka wygląda, to też we wcześniejszych filmach jest ona widoczna lub też na live'ach z treningów siłowych jest też zapisana, także zaglądnijcie sobie do zakładki live'y i tam zobaczcie też w te live'y, jak te moje treningi wyglądały. Ok, dzisiaj lecę z bicepsem, triceps boli, jak naciskam, to boli, także wczoraj dostał wycisk, brzuch jest ok, chyba dzisiaj brzuch dostanie wycisk, tak wygląda brzuch, jakby ktoś jeszcze nie widział, także dzisiaj dostanie wycisk, no to tłuszczu jest dużo, także nie ma co się spodziewać, nie wiadomo jakiego wyglądu tego brzucha. Ok, zaczynam dzisiaj od zginania przed ramion ze sztangą stojąc, pod chwytem, bo to wiadomo, że na biceps. Później zginanie przed ramion z hantlem stojąc z rotacją, czyli coś takiego. Zginanie przedramienia z hantlem stojąc, czyli jedno przedramię można jednorącz robić, można oburącz robić w jednym czasie, jak chcecie. I zginanie przedramienia z hantlem w oparciu łokcia o udo. No, to jest takie już dobijające. No i na brzuch będzie ćwiczenie, powiedzmy, Allah. Skinanie przed ramion ze sztangą stojąc, pod chwytem. Ok, ja idę sobie do swojego planu treningowego. Tu muszę zapisać, że jest sobota, 2 listopad, 24 rok. I w ostatnim tygodniu to ćwiczenie robiłem w 3 seriach. Każde ćwiczenie robiłem w 3 seriach. I leciało to tak. Pierwsza seria 10 powtórzeń 30 kg, druga seria 10 powtórzeń 35 kg, trzecia seria 10 powtórzeń 38 kg. Dzisiaj już robię progres, bo ogólnie w całym tym tygodniu jest progres zrobiony, bo dorzucona jest seria drop setowa, czyli 4. seria. I dzisiaj też podnoszę te obciążenie, także robię sobie rozgrzewkę, 2 serie wstępne, później już w pierwszej serii będzie 35 kg, w drugiej serii 38 i zobaczę, jak to wyjdzie w trzeciej serii, czy będzie dalej 38, czy może 40 kg, zobaczę, nie śpieszy mi się z obciążeniami, ważne, żeby dorzucić tę serię progresową, która pomoże, ma na celu pomóc, żeby siła mięśni wzrosła, tak? O to chodzi. Później poniekąd z tej serii dropsetowej możemy przechodzić do 4. serii roboczej. Jak to wszystko już, czyli jesteśmy już w 3. i w 4. serii na tym samym ciężarze. Dążymy w 4. serii tak samo do maksymalnej ilości powtórzeń. I później znowu 5. seria może być seria dropsetowa, ale to trening po treningu małymi krokami robimy progres. Jak cegiełka po cegiełce budujemy dom, tak samo tu trening po treningu. Ok, i tu jeszcze jest ważne, że jesteśmy naturalami, nie stosujemy żadnego dopingu, regeneracja, wszystko jest też utrudniona. Dobra, pierwsza seria wstępna, powiedziałbym, 26 kg, żeby sobie przypomnieć ten ruch, rozgrzać bicepsy. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To jeszcze plan podnoszenia obciążenia jest, ale czy on będzie realizowany? No to wszystko się tu będzie okazywać w czasie tego treningu. Jakbym przeszedł na 38 kg lub też na 40, no to wtedy ta 30-kilowa sztanga by była dropsetowa, chociaż może ta 26-kilowa. Zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Ok, 5-6 powtórzeń tą 30. Ok. I tutaj już mam tą kolejną sztangę, to już jest 35 kg. Gryw ma 5,3 kg, a talerzy 15, także 35 kg. Może lekko ponad. Na pierwszą serię lecimy. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Elegancko. Teraz to mam dwa razy po 1,5 kilo. Trzeba to założyć. Lekko powiedziałbym przykręcić, żeby czasem to nie pozlatywało. Bezpieczeństwo, ochrona podłogi musi być. Jeszcze tak się zastanawiam, czy ja tu mam jakieś tematy. Nie mam tutaj mat żadnych. Dobra, jak nie ma, to nic. To trudno. Dobra. Nie robię drugą serię. Teraz sobie wezmę wąski chwyt. 38 kg. 1. 2. 4, 5, 6, 7, 8. 9 10. Ok. No i ściągam te 1,5 kilo. Zakładam 2,5 kilo. Chociaż ja wam powiem, że ja chyba sobie założę 5 na tamtą sztangę. Ona ma grubszy gryf i będzie na niej wygodniej lecieć. O wiele lepiej mi się nią robi. Także sobie zrobię tą sztangą. Stąd mogę już się odsunąć. To mogę odstawić na swoje miejsce. Tu potrzebuję jeszcze 5. To będzie 40 kilo. Dobra. Razy. Nie widzę, jak się zachowuje sylwetka, ale podejrzewam, że za dużego bujania nie ma. Dla tych, co uważają, że się za mocno bujam, no to wiadomo, że jak wyeliminować bujanie, to najlepiej się oprzeć o ścianę lub o coś, co spowoduje, że nie będziemy mogli się bujnąć lekko. Zawsze to bujnięcie będzie przy dużych ciężarach. To, co tu robiłem bujnięcie, myślę, że jest jeszcze dozwolone. Najgorzej, jak ktoś robi to ćwiczenie w ten sposób. To tak się nie robi, nie? Dlatego wziąłem sobie mały ciężar, żeby pokazać. I seria dropsetowa. Zobaczymy, czy 10, czy więcej. Ojo, rozpalona ręka. Ajajaj. Jest bicepsior. Muszę zrobić miniaturki, ale jeszcze trzeba go podpompować. Jeszcze trzeba podpompować, żeby była dobra miniaturka. No dobrze. Zadowolony jestem. Ale ja wam powiem, że z mojej strony była to bardzo dobra decyzja, że na te 40 kg wziąłem ten gryf grubszy. Bo jednak jak jest dobry ścisk, to jest, można powiedzieć, lekko jakby więcej siły, bo tamten mam jednak za cieniutki. i go tak ściskam, ale to jest tak, że właśnie jak jest gryf i jak palce nie dociskają do dłoni, czyli tak są, jest przerwa, a jak dotykają dłoni, to co z tego, że ty ściskasz, jak już, no bym musiał palce włożyć pod dłoń, tak? A co innego jak ściskasz palce do dłoni, a tu jeszcze jest luka na tym obwodzie. To nie ma tej mocy, a tutaj nie da rady już być luki, bo jak zaciskam rękę, to w sumie palec jeden dochodzi. Patrzcie jak to jest. Tu palec jeden dochodzi tylko. Ten środkowy. O. Widzicie? I można ścisnąć i tutaj kciuk, ale jest ściśnięte, nie? A jak wezmę tamten, na przykład to jest ten sam gryf, to już patrzcie, że zachodzą mi trzy palce na rękę. Widzicie? 1, 2 i 3. Ten już się spiera na dłoń. Tym już nie ścisnę. Bym musiał zawinąć najpierw palce, a później ściskać tu jakoś kciukiem. Wiem, że niektórzy robią tak, to chyba w martwym ciągu, czy trójboiści robią, że kciuk i później zamykają, łapią tego kciuka. Ale to strasznie kciuk boli, to trzeba się przyzwyczaić, bo to różne są chwyty takie, wiecie. Ale to było dobre. No i znowu coś się człowiek nauczył, nie? Znowu coś się człowiek nauczył. Swój mózg wymyślił swoim mózgiem i coś się nauczył, no. Zawsze. Pamiętaj, jak będziesz coś robił, to zawsze jest duże prawdopodobieństwo, że coś się nawet sam nauczysz. Jak nic nie będziesz robił, to się nic nie nauczysz. Pierwsza seria 10-35 kg, druga seria 10-38 kg, trzecia seria 10-40 kg i czwarta seria 12-26 kg. Dobra, lecę z drugim ćwiczeniem. Uginanie przedramienia z hantlem stojąc, z rotacją. Jakie to było? Pierwsza seria 10-15, druga 10-15, trzecia 11-18. Dobrze, zrobię sobie 15-kami i później podejmę decyzję, czy wchodzę na 18-ki. Bo jednak wiecie, każda seria działa na tą samą partię mięśniową, także no ta partia mięśniowa z każdą serią będzie coraz to słabsza. Ok, lecę z pierwszą, można powiedzieć z pierwszą serią. Z rotacją, tak? Z rotacją, dobrze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pamiętajcie, nie ciężar jest ważny, a to jak wykonujecie ćwiczenie. To jest bardzo ważne, bo można sobie tempem progresować. Można sobie progresować również różnymi to metodami, czy to rotacja, bez rotacji, to jest też ważne. Niektórzy kulturyści trenowali małymi ciężarami i budowali dużą masę mięśniową, tak? Dlaczego? No bo stosowali środki dopingujące, to była wielka przewaga. Ja tu nie chcę, wiecie, nie chcę zbierać od ludzi obrońców środków dopingujących czy coś, no ale u mnie na w zdrowym stylu życia nie ma miejsca na takie rzeczy. Dlatego tu uświadamiam też każdego, że na przykład wielki kulturysta, który dzięki środkom dopingującym zbudował dużą masę mięśniową i trenuje małymi ciężarami, robi na przykład po 15-20 powtórzeń, to mówi, że to jest jego metoda treningowa, że na niego to dobrze działa. I każdy powie, no tak, no fakt, no przecież zbudował dużą masę mięśniową, on od zawsze tak trenował. Jak ktoś go obserwował, no to to widział. A przychodząc tutaj na przykład do jakiegoś takiego naturalka, jak na przykład do mnie na kanał i ktoś, co nie zna się w temacie albo jest zapatrzony tylko w jeden kierunek progresji czy tam trenowania, to powie: o, słabo progresujesz, albo małe ciężary, małymi ciężarami ćwiczysz czy coś. To jest nieważne, jak mówiłem, jaki ciężar. Ważne jest, żebyś miał ciężko na treningu, jeżeli szczególnie chcesz zbudować masę mięśniową, bo jeżeli chcesz trenować dla zdrowia, przede wszystkim nie interesuje Cię budowanie nowej masy mięśniowej, to nie musisz ciężko trenować. Wszystko zależy od Twojego celu. Dobra, panie i panowie, czas zabrać 2 kilo z każdego hantla, żeby były 18. I po tej serii się okaże, czy będzie ćwiczone 20. Nie chcę się zapędzać, no ale to się okaże. Teraz sztangielkami lecimy. Druga seria, 18 kg. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jak widzieliście, już pewnie zauważyliście, że już w dziewiątym powtórzeniu wystąpiło zabujanie się, zarzucenie, można powiedzieć, ciężaru. Także to było powodem tego, że wymazałem. No i 10. powtórzenie już jedną ręką. Także to było powodem tego, że wymazałem myśli 20-kilowych hantli. Ale i tak jest progres, bo ja zrobiłem już szybciej o jedną serię 18-kilowymi hantlami. To już jest też progres. Na poprzednim treningu miałem w 3. serii 18-kilowe hantle, 18-kilowe, a teraz w 2. serii i w 3. dalej będą 18-kilowe. No i dochodzi jeszcze co? Seria dropsetowa. I ona będzie robiona z hantlami 10-kilowymi. 10-kilowymi. To będzie dobicie też bicepsa. I także 2 progresy. Raz, że szybciej 18-kami zacząłem wykonywać już w 2. serii i drugi progres w tym ćwiczeniu, 4. seria dropsetowa. Trzeba mieć na uwadze wszystko. 3, 2, 1. Ogień. Pięć, 6, 7, 8, 9. Zmęczony. Łapy puchną. Biceps. Masakra. Dobra. Żeby za długa przerwa nie była. 10 kg. Lecimy. 8, 9, 10. Trzeba już odkładać, bo zaczynają takie bóle być, trzeba powiedzieć, coś na jak skurcze. To już jest dobre uszkodzenie. Łapska. 10, 18 i 10 powtórzeń. 10 kilo. No i powiedzmy, że przechodzimy do trzeciego ćwiczenia. Zginanie rąk, czy zginanie rąk to tak nie do końca. Zginanie przedramienia z handlem w oparciu łokcia o udo. Ja tak sobie szukałem, nie? Bo mówię, jak przedramię, jak to jest cała ręka, nie? A tak naprawdę nie. Bo ręka to jest tu. Dłoń to jest ręka. Jak tak znalazłem w internecie i dobrze zrozumiałem. Poszukajcie i dajcie znać w komentarzu, czy miałem rację. Tu jest ręka, tu jest przedramię, od nadgarstka do łokcia jest przedramię, a tu jest ramię. A całość to jest chyba kończyna górna. Trzeba by się jeszcze uczyć z anatomii człowieka. No. Może w szkole tego nie nauczyli, a być może no, nie utrwalone było w szkole. To być może jakbym poszedł na jakieś kursy trenera personalnego, to może takie rzeczy tam są. Ale że ja nie mam żadnych dyplomów porobionych, no to nie jest mi wstyd, że nie wiem. A powinno być czy nie? Dajcie znać w komentarzu. I co jeszcze chciałem, zapomniałem wam powiedzieć na początku, że to jest 13 tydzień okresu masowego, a 5 tydzień jak lecę treningiem split. Dobrze, do tego ćwiczenia będzie nam potrzebna ławeczka, żeby sobie wygodnie usiąść. Ja wam powiem, badziewna ławeczka, ale jeszcze trzyma mnie. Jeszcze trzeba podejść do planu, zobaczyć jak to było w poprzednim treningu. 10 powtórzeń 8, 10 dziesiątką, 10 dwunastką i 10 dwunastką. Także ja zaczynam od razu dziesiątką. Później dorzucę sobie dwunastkę. Czy coś jeszcze później dorzucę? Nie wiem. Zobaczę. Wszystko wyjdzie w czasie wykonywania pracy. Robię 5 powtórzeń bez rotacji, 5 powtórzeń z rotacją. Także będziecie to widzieć. Jak robicie to ćwiczenie, macie w swoim planie, to dajcie znać. I też staramy się trzymać kolano, żeby nam nie uciekało do tyłu w pionie, tak żeby bark, łokieć i nadgarstek były w pionie i robimy spięcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Druga ręka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, powiem wam, za bardzo to nic nie było czuć takiego z obciążenia. Taka seria wstępna, powiedziałem. Ale zobaczymy, co będzie z 12. Czy ja się tu chycę 15 kg dzisiaj? Nie mam pojęcia. Lekkie myśli są po cichu, ale czy będzie 15 kg? Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Druga seria. 12 kg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To już jest dobry ciężar. Jak coś, to mogę dorzucić tylko 1,25 kg. Kolejne 2,5 to będzie za dużo. Dorzucę 1,25 kg. Teraz mam 12,5 kg. To będzie tak 13,75. Jak już tak dokładnie licząc, prawie 14 kg. Ale powinienem wykonać 10 powtórzeń. Jak nie, to jedno czy tam dwa sobie podciągnę. Zobaczycie, takie powtórzenia, można powiedzieć, wymuszone czy wymuszone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Widzicie, jak to jest stracić koncentrację? Za późno robiłem rotację. To jest to, jak się straci koncentrację. I teraz trzeba zrobić jeszcze większym ciężarem, już tak można powiedzieć na maksa, i zaraz odkładać dziesiątki i dobijać. Czekajcie, ja zapiszę to, niech sobie lekko może dłużej odpocznie, bo zaraz będzie i tak się pocił. 10 powtórzeń, 10 kg pierwsza seria, 10 powtórzeń, 12 kg druga seria. Ja wiecie, ja tak zapisuję bez tych końcówek, nie? Później jak zapiszę, no to zapiszę 13 kg. Nie liczę te pół kilo, 0,25 też. Nieważne. Tutaj no żadnych statystyk to się tak naprawdę nie liczy. Może zrobię teraz na odwrót, że cięższy będzie wewnątrz. Dobra, lecimy. 3, 2, 1. Ogień. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow! Co to było? Jeju! Ale pompa. Zaraz mierzę bicepsa. Ja zapomniałem bicepsa mierzyć przed. Plan miałem taki, żeby zmierzyć ramię, obwód ramienia przed wykonywaniem ćwiczenia i po, żebyście widzieli, jak może przybrać na obwodzie na skutek pompy mięśniowej. Kto ma doświadczenie, ten wie, o co chodzi, no ale jak ktoś jest, można powiedzieć, początkujący, to nie wie, o co chodzi. Dobra, lecę teraz z prawą ręką. Ją trzeba strzaskać teraz. 1, 2, 3, 10. Wow. Dobra. To teraz 10 powtórzeń zapiszemy te 13 kg. 10 powtórzeń 10 kg. Jak ktoś oglądał już poprzedni trening, czyli trening split 3A, a dzisiaj jest trening split 3B, to powinien wiedzieć, że w tym poprzednim treningu 3A na brzuch zrobiłem tylko 2 serie Allahów, dlatego że czułem, że jeszcze nie jest w pełni zregenerowany. No a dzisiaj, jak sprawdzałem na początku treningu, no to mówiłem wam, że brzuch jest zregenerowany. Ja też poniekąd, może trochę lepiej, ogólnie całe ciało zregenerowane. Na skutek, że dzisiaj dzień wolny, to taka mniejsza aktywność, jak to przeważnie bywa w dzień pracujący, to zrobię dzisiaj 3 serie na brzuch. Ale zanim to zrobię, to trzeba zrobić miniaturkę, można powiedzieć pozowanie do miniaturki, ale to tak trzeba zrobić właśnie teraz, póki jest największa pompa mięśniowa, żeby był efekt, żeby był duży pomiar. Zaraz zobaczycie, jak to wyjdzie, tylko wyłączę sobie tutaj te zdjęcia. Może to lekko pomniejsze, to do miniaturki się przyda, co? O. Na miniaturce to się przyda. O. Dobrze. Rewelacja. Pięknie. Cud malina baje. Wiecie, że ja zawsze staram się mierzyć tak, żeby było to sprawiedliwie. Nie wiem, czy to dobrze poniekąd robię, że tutaj w tym dołku staram się puszczać taśmę, no i ciągnę ją tutaj do góry, coś takiego, i jak sobie tutaj damy miareczkę, o, to się to wszystko naciąga. Pomiar odczytać trzeba 46 mm. Można to policzyć, tak? No, 46 prawa. Zobaczymy, jak lewa. Tu też przypozuję, bo może na lewej też miareczka tu z tyłu leci. O. A lewa, patrzcie. Lewa już jest mniejsza. Prawie 40. Trzeba ją cisnąć. Czekaj, bo mi... Czekajcie, bo... Miarka. Lekko jestem spocony. Ta miareczka fajnie się klei do ciała. Fajnie się klei. Ale za drugim razem też. Nic nie chcę dorzucić. 40, 39 i i 8 mm, ja wam powiem. 39,5 teraz, no. Niech tak jest. Tu bym musiał sobie, tu sobie stanąć, fryzurę jeszcze poprawić. No patrzcie, jak to wylatuje, tak nie może być. To musi być po fachowemu. Nie chcę tutaj przedłużać za bardzo tego filmu. No ale tak. O, miara niech będzie widoczna i... To będzie dobra miniatura. Mimo że mniejsza łapa. To... I teraz widzicie. Mniejszy obwód, ale lepiej biceps wygląda. Jak chyba ten grubszy. No, powiedzcie sami, który lepszy. No. Ten ma mniejszy obwód jak ten. I co? Biceps w lewej ręce jest bardziej stożkowaty. Tak to jest. Taka nasza naturalność, ja wam powiem. Dobrze. 10, 20, 30 kg na Allahu, na wyciągu, ale trzeba zrobić najpierw 25. Dobrze, trening może, ten plan treningowy może wrócić, bo jak ktoś nie spisał, to niech ma możliwość. Oczywiście za możliwość spisania treningu zapraszam do wspierania kanału, znaczy planu treningowego, zapraszam do wspierania kanału lub rzucenia donate'a, lub w inny sposób możecie wesprzeć, dać napiwek, podziękować za to, że plan macie gotowy, pokazany tak pięknie, ładnie, jakim ja trenuję, i to wszystko linki znajdziecie w przypiętym komentarzu lub w opisie filmu. Dość, że macie plan pokazany, jak ja trenuję, to jeszcze macie wszystkie serie, wszystko pokazane, no nic tylko brać i działać. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 powtórzeń, 25 kg. Jednak powiem wam, że przy ćwiczeniu odczułem ból. Szczególnie tych pierwszych dwóch górnych mięśni brzucha od góry, nie? Czyli ten mięsień i ten. One najbardziej tu się spinają, pracują. Ten jest największy i on najmniej. No bo tu tym już musimy popracować, unosząc nogi, nie? Tak to wygląda. No nic. Zobaczymy. Patrzcie, jak trening fajnie leci. Ja tu w zegarku mam godzinę 3. Łącznie z tymi rozgrzewkami, a tu już 45 minuta leci. Także ja mówię, w godzinkę czasu, godzinka 15, zarezerwować sobie na trening codziennie i później się czujesz lepiej. Przynajmniej 2 razy w tygodniu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wow. Wow. Powiem wam, że jutro jeszcze planuję. Może jak dobrze się uda, bo po treningu chcę zrobić makaron do rosołu, to będę miał poranek wolny. Może wyskoczę sobie na piłkę nożną ze znajomymi. No tak, my tam mamy taką grupę tutaj w Niemczech i tak się spotykamy w miarę możliwości. Jak jest dobra pogoda i jest odpowiednia ilość ludzi do grania, to spotykamy się pograć. To może bym pojechał takie interwały sobie przy piłce nożnej porobił. To też jest wartościowe, bo wczoraj na bieżni pobiegałem. Dzisiaj przerwa taka, można powiedzieć, większy odpoczynek. No i jutro zobaczę, zaraz trzeba będzie iść, zrobić prysznic, zrobię live'a, może ktoś na tym live'ie będzie z was, to zrobię live'a, będę robił makaron, zrobię posiłek po treningu i zjem sobie posiłek po treningu, będę robił makaron, a jutro rano będę mógł jechać z chłopakami pograć. Także wszystkich pozdrawiam, jak ktoś ogląda tam ze znajomych, co gramy w piłeczkę, to serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że pozytywny wpływ tutaj mojego kanału też jest i na was. No, dobra. Dobra, lecę trzecią seryjkę. Ja wam powiem, że nie do końca ten sznur jest dobrze taki, nieraz on się tu przestawi, wiecie. To właśnie powinno być tak zrobione, żeby sznur był, ale żeby on był przymocowany tutaj, przy tym. Żeby to było jakoś może zalane, żeby nie mogło to się przesuwać. To by było lepsze, bo tak, mógłby być taki, mógłby być, można powiedzieć, ten sznur na stałe, bo nieraz się to tak przesunie, że czuć, że jedna ręka ma większe obciążenie jak druga. Albo mi się wydaje, albo jedna ręka jest bardziej silniejsza od drugiej, tak? Ale nieraz to tak się jakoś przesunie. Bo znowu są gryfy też na stałe, nie? Ale znowu jak jest gryf, to nie można zrobić tej rotacji przy tricepsie na boki, co wiecie, że ja ją tak robię, nie? Dobra. Trzecia seria. Dobijamy ten brzuch. O, pięknie. Dobra. Trzeba zapisać tutaj ten plan. 16 razy. 25 kg. Kończę trening. Godzina 8. kilo kalorii. Trzeba zapisać trening split 3B, godzina 8, 526 kilokalorii. O, wczoraj robiłem 3A, był triceps. Zrobiłem go w 58 minut, dzisiaj w godzinę 8. No to jest różnie, bo to wiecie, jak ja dla was nagrywam, to też zależy, ile mam do powiedzenia, jak dużo chcę przekazać. Także to by było na tyle. A jeszcze taki bonusik ode mnie bo dzisiaj już sobie zrobiłem kilka podciągnięć. Zobaczymy, czy te podciągnięcia moje się poprawiły, czy też nie. No, będzie mógł ocenić Rysio, jak ogląda, lub Walter. No, nie ma tego zakresu dużego. Trzeba walczyć. Trzeba działać. Ten drążek mnie przeraża tragicznie. Coś muszę wymyśleć, żeby to było lepiej. Cały czas myślę, kombinuję. Coś muszę tak znaleźć, żeby być może coś sobie tu jeszcze nakładać. Albo w ogóle to wykręcić i coś w to wsadzić i wtedy skręcić, żeby był lepszy gryf. Może coś dokupię, jakiś właśnie taki drążek czy coś, stelaż, żeby to sobie wmontować. Ok, ale to już mój problem, nie wasz. A wam dziękuję przede wszystkim za oglądanie do końca. Zostawcie kciuka do góry lub na dół. Wasza ocena filmu. Zostawcie ślad po sobie w komentarzu. Udostępnijcie materiał. I dziękuję za to udostępnianie, bo są udostępniane filmy, także bardzo mnie to cieszy. Widzę, że są tutaj osoby, które oglądają filmy ze zrozumieniem. Także miło widzieć takie reakcje, także dzięki za udostępnianie, tak samo. No i co? Życzę dużo szczęścia i zdrowia, miłego popołudnia, czy spokojnego wieczoru, czy też udanego dnia, zależy kiedy oglądacie ten film, lub też spokojnej nocy, ale przedtem nie oglądajcie. Nie oglądajcie dlatego, żeby nie było utrudnione zasypianie. Dzięki jeszcze raz, do następnego. Oglądajcie inne moje playlisty. Już mówiłem, że w przypiętym komentarzu znajdziecie link do playlist. Także teraz zjedźcie sobie do przypiętego komentarza, odpalcie playlisty, poczytajcie jakie są playlisty, są opisy każdej playlisty, także być może któraś playlista wpłynie na was pozytywnie. Coś wam pomoże jeszcze osiągnąć. Dzięki za dzisiaj, do następnego. Pozdrowionka.